Jeśli w pomieszczeniu znajdują się wyłącznie twarde i gładkie powierzchnie, nasz komfort akustyczny będzie niski. Fale dźwiękowe wobec braku powierzchni pochłaniających będą odbijać się i swobodnie krążyć po pokoju, prowadząc w konsekwencji do powstawania uciążliwego, irytującego hałasu. Zamontowanie specjalnie zaprojektowanego sufitu gipsowego poprawia akustykę wnętrza. Przyjrzyjmy się bliżej, jak to działa. Jeśli zastosujemy na suficie perforowane płyty gipsowe, powierzchnia przestaje silnie odbijać dźwięk, pozwalając na częściową absorpcję fal dźwiękowych. Tylna strona płyt sufitowych pokryta jest włókniną akustyczną, która pochłania i rozprasza jeszcze bardziej fale dźwiękowe przechodzące przez perforację. Oto co się dzieje, kiedy fale dźwiękowe docierają do perforowanej powierzchni. Na wstępie powierzchnia perforowanych płyt gipsowych redukuje energię fal dźwiękowych, zanim część z nich odbije się z powrotem do pomieszczenia. Pozostała część fal dźwiękowych przenika przez perforację płyt w kierunku włókniny akustycznej. Włóknina akustyczna pochłania i rozprasza jeszcze bardziej fale dźwiękowe. Pozostaje tylko część fal o bardzo niskiej energii, które odbijając się krążą w pustej przestrzeni pomiędzy stropem a płytami, a jeszcze mniejsza część tych osłabionych fal powraca do pomieszczenia. Stosując dźwiękochłonne sufity gipsowe, możemy kontrolować czas pogłosu, poprawić zrozumiałość mowy i tworzyć przyjemne, bardziej komfortowe środowisko akustyczne.